Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął podczas wczorajszego posiedzenia strategię rozwoju województwa do roku 2020. Jest to fundamentalny dla województwa dokument, który wytycza kierunki i cele rozwoju gospodarczego regionu na najbliższych 7 lat. Strategia, koncentrując się na najważniejszych zagadnieniach, uwzględnia zapisy dokumentów krajowych, a także europejskiej polityki regionalnej. Radni PiS są jednak z przyjęcia strategii niezadowoleni. Najważniejsza sprawa w strategii to jest cel główny, wizja, model rozwoju województwa. I to było głównym powodem, że nie poprawiliśmy tej strategii, bowiem autorzy projektu strategii przyjęli model polaryzacyjno-dyfuzyjny. Radni SLD i PO oceniają przyjętą strategię zupełnie inaczej. Zrównoważony rozwój, rozumiany przez PiS, właśnie został osiągnięty. Że Włocławek i Włocławskie, czyli dawne Włocławskie, zostało podniesione w swojej randze możliwości z realizacji strategii. Wiem, że Włocławek w tej strategii jest reprezentowany naprawdę bardzo mocno. Zwłaszcza, że tutaj powiemy dodatkowo o obszarze strategicznej interwencji, jakim jest obszar Zalewu Włocławskiego, gdzie naprawdę mogą nas czekać duże inwestycje i wiele set miejsc pracy. Co zatem Włocławek zyska dzięki przyjętej wczoraj strategii województwa kujawsko-pomorskiego? Tutaj udało się, że jest wpisany ten dworzec, będzie remontowana, budowana droga 62 od granic miasta do Brześcia wraz z obwodnicą Brześcia Kujawskiego. Inne drogi 67 przebiegające przez teren Włocławka. Również szlak megalitów, czyli tutaj rozwój Parku Kulturowego Wietrzychowice, Sarnowo, a również i osady neolityczne w Brześciu. Pewnie każdy by chciał więcej, to nie ulega wątpliwości i możemy tutaj jeszcze dyskutować, szczególnie gdy powiedziałem, że strategia jest otwarta. Nanośmy nowe tytuły, nowe zadania, niech zgłaszają przedsiębiorcy także swoje problemy, niech zgłaszają samorządy kolejne sprawy, które są do rozpatrzenia. To jest nasza szansa, jedyna szansa, jakiej jeszcze nigdy nie mieliśmy. Mamy 3 zjazdy z autostrady, mamy strefę rozwoju gospodarczego wokół Anwilu, mamy pomorską strefę ekonomiczną w tamtym terenie, a więc szanse mamy, wykorzystajmy je. Więcej na temat strategii w dzisiejszym wydaniu magazynu Pulsu Miasta. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.